Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynam lekki rozruch. Pokażę Wam, jak możemy sobie sprawdzić taki ważny mięsień, który nazywa się biodrowo-lędźwiowym, który często powoduje bóle pleców i sądzę, że aktualnie u mnie też powoduje ból pleców, tak więc dzisiaj postaram się gościa załatwić. Przechodzimy do tematu. I popularny mięsień biodrowo-lędźwiowy, który nazywany jest także często zgraczem biodra. Jak mówi sama nazwa, chyba nie tej Ameryki, zgina biodro. Natomiast jest z nim jeden duży problem. U osób, które siedzą przy biurku godzinami, które mają cały czas pozycję siedzącą, ten mięsień jest notorycznie napięty, jest skrócony, do tego jeszcze jest słaby. Często jest tak, że kiedy występują te wszystkie trzy czynniki, ma on ogromny wpływ na naszą miednicę, może zmienić jej pozycję, przez co potem czujemy na przykład ból w oddolnym odcinku lędźwiowym, dlatego trzeba go sobie troszkę rozpracować. A na początek zaczynam zawsze od prostego testu, który pokaże mi, czy jest on rzeczywiście spięty i czy dobrze celuje. Tak więc teraz wykonam taki teścik prosty w warunkach domowych i potem Wam powiem, o co w tym dokładnie teście chodzi. No i jak było widać w teście, noga, która była na ziemi, w chwili kiedy przeciągałem klano do klatki piersiowej, dość mocno podnosiła się z ziemi, co mówi mi już o tym, że ten tutaj mięsień u mnie jest mocno spięty i że muszę go w miarę szybko i skutecznie rozluźnić, tak aby pasował poprawnie. Tak więc mając już te dane, mogę sobie przejść do planu naprawczego, tak więc lecimy z tematem. Na początek muszę go w ogóle zlokalizować, tak więc kładę miejsce na brzuchu, jak na filmie, i kilka razy podnoszę sobie nogę. Po czym ten mięsień da się w ten sposób bardzo łatwo wyczuć, kiedy się napina. I to jest miejsce, które potem kładę sobie piłeczkę i ten mięsień sobie rozluźniam. To robię tak około 2 do 3 minut. Robię to tak, aby też nie bolało zbyt mocno, bo nie o to chodzi, i cały czas tutaj pilnujemy sobie oddechu. Następnie przechodzimy do rozciągania. Tutaj co ważne, podwijam miednicę do przodu, wychodzę lekko całym ciałem w przód i daję rękę do tyłu. Tu ci teraz pokazuję, powinno być czuć napięcie i to jest znak, że rozciągamy dobry mięsień. Tutaj ważne jest to, aby zawsze podwijać miednicę. Nie chcemy robić tak zwanej hiperlordozy, która powoduje, że jesteśmy cali wygięci i to nie daje potem nam efektu. Drugie rozciąganko jest bardzo podobne, ale ważne jest to, żeby wyjść tutaj całym ciałem do przodu i w tej pozycji także będzie czuć mięsień biodrowo-lędźwiowy, który za chwilkę, o to teraz pokazuję Wam ręką. Na sam koniec chcę go troszkę sobie wzmocnić w sposób jak na filmie. Każdą nogę podnoszę sobie do góry około 15 razy w dwóch seriach i to jest taki tutaj cały jakby schemat na jedną nogę, który stosuję. I ogólnie z tego, co widzę po sobie, po moich klientach, to prawie każdy ma z tym mięśniem problem i prawie u każdego praca nad nim daje jakieś fajne efekty, tak więc warto sobie w tym kierunku iść. Szczególnie osoby, które siedzą po 8 godzin przy kompie w samochodzie, ale także sprawdza się u osób, które trenują na siłowni i których plan nie jest do końca optymalny. Na przykład w chwili, kiedy mają ogromną ilość pracy na tworogłowy uda i ogólnie może być bardzo mało pracy na tył, przez to dochodzi do zaburzeń ogólnie takiego dysbalansu mięśniowego i potem na przykład to też może być duży problem, bo może on boleć podczas przysiadów i może nam powodować naprawdę dużo problemów z bólem pleców. Tak więc ten mięsień warto sobie sprawdzić, przetestować, ponieważ jest to prosta droga do tego, aby pozbyć się często w ogóle bólu pleców. Dobra, i w tym vlogu to będzie już wszystko. Chciałem, żeby był w miarę konkretny, szybki i żeby nie trwał 15 minut, tak więc starałem się streszczać. Z innych informacji parafialnych to aktualna redukcja idzie dobrze. Wczoraj dietę utrzymałem bez problemu. Stosuję sobie także tak zwany system intermittent fasting, czyli
tak zwane posty przerywane i na chwilę obecną mam okno żywieniowe około 8 godzin, a potem 16 godzin nie jem, co powoduje, że jest mi tą dietę o wiele łatwiej utrzymać, nie chodzę głodny i przede wszystkim czuję się lepiej. Tak więc myślę, że w tym temacie będzie wszystko ok. Ja dziękuję dzisiaj za uwagę i widzimy się oczywiście jutro w kolejnym vlogu, a tymczasem proponuję sobie mięsień budowlędziowy sprawdzić, a ja pozdrawiam.